Przygotę z WSB NLU zacząłem w roku 1999, teraz po studiach. Można powiedzieć, co ogłoszenia. Wiedziałem, że, że uczelnia szuka asystentów w obszarze ekonomii. No i się zgłosiłem. Pamiętam rozmowę. Andrzej Gwisz, zasłużony pracownik naszej uczelni, był na rozmowie i profesor Malczak no i, no i udało się można powiedzieć. Przeszedłem. Zacząłem jako asystent. No, na początku wiadomo, uczenia inaczej funkcjonowały niż w tym momencie. Dużo studentów dziennych, niewielu studentów niestacjonarnych. No, na pewno taka, taki gru, dużo ludzi ciekawych, bardzo ciekawych, takich zróżnicowanych, to. to, to Przeważali młodzi, dopiero potem miałem okazję spotkać się z studentami niestacjonarnymi, na ogół nieco starszymi. No, a potem równolegle można powiedzieć praca na uczelni, doktorat, no i tak poszło. Jeżeli chodzi o koleżanki i kolegów z pracy, no, wtedy profesorów, oczywiście, głównie do, do doktorów, no, to kadra była taka bardzo no naprawdę nietypowa, tak, zróżnicowana z różnych ośrodków. Były też osoby wtedy ze Stanów Zjednoczonych na takie, można powiedzieć, visiting, na takie krótkie okresy. Bardzo szeroki, że tak powiem, spektrum ośrodków akademickich. Pamiętajmy, że, że wtedy te programy online dopiero startowały. Online. One wykorzystywały, wykorzystywały łącza telefoniczne, więc, więc nie było tej kadry że takiej, która, która gdzieś tam z daleka nadawała. Wszyscy przyjeżdżali z Nowego Sącza. No i miałem okazję poznać bardzo ciekawe osoby, czy to ze środka warszawskiego, krakowskiego, łódzkiego, śląskiego. Także naprawdę dużo osób ciekawych tutaj przewinęło się przez, przez uczelnię. Po 30 kilku latach uczelnia na pewno zmieniła się. No, dlaczego się zmieniła? Bo świat się zmienił. Świat się zmienił. E, na początku e, mieliśmy do czynienia z tym boomem studentów spragnionych, można powiedzieć, jakichkolwiek nowości. A jeżeli chodzi o sposób nauczania, dużo case study, dużo języka angielskiego. E, więc, tak, te, można powiedzieć, udawało się do, do Nowego Sącza przyciągać młodych ludzi z całego, no z całej Polski głównie, tak, i kilka osób z świata. Potem uczelnia coraz więcej stawiała na osoby pracujące, uczące się, i to było już widać, no można powiedzieć, w tym tysiącleciu na początku. A od dziesięciu już prawie lat, e, no, śledząc można powiedzieć trendy światowe, wtedy jeszcze nie polskie 10 lat temu, ale trendy światowe, no, postawiliśmy na to uczelnie zdalne czy blended. E, oczywiście cały czas e, myślimy rozwi o, o rozwijaniu programów takich stacjonarnych z tym że programy stacjonarne dla nas oznaczają programy takie wielonarodowe no żeby też trochę kolorytu no się przyzwyczaić w ogóle do tego że pracuje się w tym momencie w zespołach międzynarodowych i to jest standard nawet w Polsce a najlepiej się przyzwyczaić no nasi, można powiedzieć, tutaj nie raczej nie mają takich doświadczeń ze szkoły podstawowej czy średniej jeszcze. Tak? No te, te, ta, ten obszar, w którym tutaj południowa Polska, w ogóle cała Polska raczej, no jesteśmy takim jednorodnym społeczeństwem. Nie mamy do czynienia z, tak na co dzień, można powiedzieć, z kolegami, koleżankami ze szkolnej ławy, którzy rodzili się gdzieś tam w Etiopii, można powiedzieć, czy w jakichś różnych innych zakamarkach ciekawych świata stąd możliwość studiowania z tymi osobami podobnymi, te, te de facto. Tak? Ja, ja cały czas utrzymuję, że te osoby na całym świecie grają w te same gry komputerowe, więc są podobni, szczególnie młodzi, młodzi ludzie. No, ale jednak jakieś tam przy, przyzwyczajenia przynoszą, te przyzwyczajenia kulturowe, więc y, taka interakcja na pewno dużo daje. Tu ja abstrahuję od samych programów, programów studiów, tak, programów studiów. W tym momencie oczywiście, jeżeli chodzi o, o takie zmiany Merytoryczne, no to, to pewnie główną zmianą jest to, że, że tych pracowników z zewnątrz, z otoczenia biznesowego, z biznes, no nie tylko z biznesowego, bo te kierunki mamy przecież różne, ale, ale takich praktyków yy, mamy dużo więcej niż na początku, na początku działalności. I to, to myślę, że też jest bardzo fajne, i to, to, to yy, pewnie jest jednym z głównych powodów, gdzie chętnie wybierają naszą uczelnię osoby dorosłe. Jeżeli chodzi o nasze takie plany odnośnie oferty programowej, no to nasze podejście jest takie troszeczkę no, zaryzykuję takie sformułowanie, że holistyczne. I, I wiemy dobrze, że jest gro umiejętności uniwersalnych, więc rdej można powiedzieć, jest podobny i to między kierunkami podobny. Ktoś powie, no, informatyka i psychologia są mało, mało podobne, ale ja się upieram, że tych podobieństw jest więcej niż różnic. Ale oczywiście no, specyfika pozostaje, czy to na, na, na studiach, czy na studiach podyplomowych, i tutaj, jeżeli chodzi o specjalności, będziemy się starali je rozwijać. No najlepiej byłoby oczywiście wyprzedzać trendy światowe, ale ja tak mówię, że no przynajmniej żebyśmy nadążali. Tak? Żebyśmy nadążali, żeby można było ciągnąć, interesować tych, tych, tych ludzi nowymi rzeczami. Żeby mogli to potem wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Żeby dla siebie, tak, żeby jednak ta idea studiowania cały czas żyła w może w nieco takiej nowocześniejszej postaci, tak, nowocześniejszej postaci, jak, nie wiem, zajęcia w metaversie, tak, jak zajęcia w metaversie. Ale idea uważam, że jest ważniejsza niż same środki, tak, korzystamy z, z środków nowoczesnych, no, żeby ułatwić, żeby te, te, te logistyczne aspekty, można powiedzieć, podjęcia trudu studiów były, no, jak, jak najłatwiejsze do, 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 do przeskoczenia, żeby się można było skupić na tym meritum. Jeżeli chodzi o szkołę psychoterapii, no to ta szkoła psychoterapii jest takim naturalnym rozwinięciem wieloletniego już prowadzonego kierunku psychologia. No i obserwując potrzeby rynku, co się dzieje, można powiedzieć, w Polsce, no na całym świecie widzimy, że zapotrzebowanie na, na, takie, na takie umiejętności, na takie kompetencje będzie spore, jest spore, będzie spore. No stąd stąd podjęliśmy się, podjęliśmy się tego nowego nowego programu, nowego programu, czyli, czyli Szkoły Psychoterapii. Tworzenie programu studiów no osobom, które, które są nieco z boku, warto, warto wyjaśnić, że, że jest to zajęcie niesamowicie kreatywne. Ja na szczęście mam nie, nie robię może tego sam, tylko mam doskonały zespół, który się tym zajmuje. I to, to co ciekawe, to na pewno no, musimy próbować przewidywać przyszłość z zajęciem w każdej branży, dosyć karkołomnym. E, śledzimy raporty, trendy. Cały czas zaryzykuję, że jednak Stany są takim liderem edukacyjnym, przynajmniej jeżeli chodzi o to szkolnictwo wyższe. Więc tam najczęściej spoglądamy. No i można powiedzieć, staramy się wyprzedzać przynajmniej no, naszą tutaj europejską rzeczywistość. Tak? Nie, nie zarezykuję stwierdzenia, że jesteśmy na tejś hiperinnowacyjni na skalę światową, że jedyne takie programy. Natomiast no, naszym zadaniem jest śledzenie, można powiedzieć, nowinek i próbowanie, próbowanie oceny, czy te nowinki się przyjmą. No, oczywiście kompetencyjne. Jakich kompetencji e, ludzie, społeczeństwo, be, be, jakie kompetencje będą w scenie za kilka lat? Za kilka lat? E, wiadomo, że oczywiście ten gap, ta, ta, ta luka, można powiedzieć, między jakimiś pomysłami a szerokim zastosowaniem, że już wszyscy będą musieli e, to stosować, jest, jest dosyć duża. E, no ale... No podejmujemy te, takie działania, żeby, żeby no na przykład teraz technologie, czy, czy, czy to no myślę, że sztuczna inteligencja to jest taka dominująca rzecz, tak? Większość osób się ich boi, nie rozumie, więc no próbować wyjaśniać, tak? Próbować pokazywać, gdzie to znajdzie zastosowanie. Może teraz nie, ale może za dwa lata, może za trzy lata, może że za cztery lata i co ty powinieneś robić, żeby nie być, można powiedzieć, nie, nie wyjaśnić przed sobą, że trudno, no, tak się stało, ale próbowałeś to wyprzedać. No i jak każda rewolucja technologiczna, ta sztuczna inteligencja daje, no i szansę, i, i stwarza pewne niebezpieczeństwa. No niebezpieczeństwa, jak zwykle, są dla osób, które są, no po prostu, nieelastyczne, można powiedzieć, tak, czyli, wygodne troszeczkę. A tutaj każda rewolucja, każda zmiana, no powoduje, że jak ktoś jest w stanie w miarę szybko wyjść ze strefy komfortu, no to na tym raczej no, skorzysta, a nie straci. Jeżeli chodzi o zmiany stylu życia, związane no, na przykład z, z wprowadzeniem krótszego tygodnia pracy, tak? pewnie, jeżeli nie w tym roku, może w następnym, może za pięć lat, pewnie nas to będzie czekało. No, ja Jako jak ekonomista muszę od razu powiedzieć, że ilu dniowy jest tydzień pracy, to, to kompletnie nie ma znaczenia. Tak? To kompletnie nie ma znaczenia. No bo, bo z jednej strony mamy liczbę przepracowanych godzin. Ale z drugiej strony, ważniejszym terminem jest, no jak efektywnie te godziny wykorzystamy. No i e, już w tym momencie przecież są takie, są takie zawody, gdzie są takie, można powiedzieć, profesje, tak, które, które gdzie, gdzie pracuje się kreatywnie, nie wiem, dwie godziny w tygodniu, to wystarcza, tak? E, Wprowadzanie ram prawnych no, pewnie jest jakimś, jakimś wyjściem dla całego społeczeństwa. Ja bym się tych czterech dni jakoś specjalnie nie obawiał, obawiał chociaż są dlaże, które dla których to będzie stanowiło wyzwanie, ale właśnie nie obawiałbym się dlatego, że technologia się zmienia. Tak? Technologia się zmienia i pozwala nam, E, wykorzystać człowieka trochę lepiej niż do powtarzalnych czynności, tak? Do powtarzalnych czy, czynności. Ta wszechobecna automatyzacja powoduje, że no szkoda ludzi do takich, do takich, można powiedzieć, czynności. Pamiętajmy, że potrzeby ludzkie są nieograniczone, więc ci ludzie na pewno znajdą coś ciekawego do pracy niż tylko przestawianie, można powiedzieć, jakiegoś tam jednego przedmiotu z jednego miejsca na, na drugie miejsce bo to może dużo, dużo sprawniej niż, niż człowiek robić robot, a, a ten człowiek jednak, ktoś tam pod sufitem ma, każdy, jakieś umiejętności, jakieś zdolności i, i może to wykorzystać w innym polu.